Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No mam dzisiaj dwie wiadomości. Jedna dobra, a druga śmieszna. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. No polecajcie, gdzie możecie, bo widzę, że oglądalność spada, polecanie spada, monetyzowanie spada. Wygląda na to, że YouTube stara się zlikwidować ten kanał. Także jeżeli możecie, wpisujcie, gdzie można, to ad, czyli ta małpa, głos z Ameryki na innych kanałach, tam gdzie bywacie. Wspominanie mojego kanału ożywia troszeczkę. Powoduje to, że YouTube, algorytm YouTube'a patrzy, że jest jakaś ilość ludzi zainteresowana. No i to się rusza. No, nie wiem dlaczego. Znaczy, no wiem dlaczego chcą zlikwidować. Także jeżeli chcecie troszeczkę ożywić kanał, czy pomóc, no bo ci co oglądają, to oglądają, ale nowej krwi nie ma. Także wszystkim dziękuję, wszystkim, którzy oglądają i polecają. No mówicie, że najpierw tą dobrą wiadomość. No dobra, no to ta dobra wiadomość jest taka, że Sąd Najwyższy proporcji 6-3 zdecydował, że kretyńska administracja Bidena nie może nakazywać prywatnym przedsiębiorstwom w Ameryce przymusowego szczepienia. Także te wszystkie firmy, Biden powiedział, że wszystkie firmy ponad 100 osób muszą mieć zaszczepionych ludzi. No, nie wyszedł Stalin, nie wyszedł Hitler, Sąd Najwyższy zdecydował. No tyle tylko, że jest po przecinku. Mieli tam opinię na temat wolności w szpitalach i w służbie zdrowia. No i tam już jest troszeczkę gorzej. Także mimo wszystko te lewactwo, ten uciskanie ludzi trwa. No a ta wesoła wiadomość, no to wesoła wiadomość jest, że Hillary Clinton przypuszczalnie będzie startowała w 2024. No to jest taki idealny sztorm, się gotuje, to wszystko nadchodzi w tej partii demokratycznej i taki nieprawdopodobny do niedawna scenariusz, że Hillary Clinton politycznie wróci. No to wygląda, że jest bardzo możliwe. No to jest to żona zawodowego polityka. Ten okazuje się, że Epstein, ten, który się niby powiesił trzy razy sam w celi, no to przyjechał do Clintona z 6 młodymi kobietami. Także no nie mówią o tym, bo wiadomo, lewactwo nie mówi, w Ameryce nie mówi. No jestem ciekaw, kto w Polsce o tym mówi, no ale w Polsce też te wszystkie TVN-y są opanowane przez lewaków amerykańskich i polskich, to nie mówią. Dlaczego tak się może stać? No prezydent Biden, no jego poparcie jest po prostu, jest nieprawdopodobne. Jego poparcie, no to jest 38%, czyli zakładając, że 50% republikanów nie popiera Bidena, no to drugie 50% zostaje dla demokratów. No jeżeli 38%, nawet jeżeli 40% ludzi by popierało Bidena, to znaczy, że 1/5 demokratów nie popiera własnego prezydenta. Także to jest po prostu makabryczne. No i teraz dużo demokratów zastanawia się, czy on w ogóle jest zdolny, czy on będzie zdolny w wieku 82 lat startować do drugiej kadencji prezydenta. Kamala Harris, no to ona w ogóle jest beznadziejna. Ona idiotka teraz wykrzykiwała, że to jest niemożliwe, żeby Stany decydowały, kto ma głosować. W Konstytucji jest napisane, że tylko Stany mogą głosować i w Konstytucji napisane jest, że rząd federalny nie może ingerować w to, jak Stany urządzają wybory państwowe i stanowe, a kretynka wiceprezydentka mówi, że trzeba bronić Konstytucji, no i proponuje zabicie Konstytucji. No to jest właśnie takie lewackie myślenie i jeszcze bezczelna histerycznie się śmieje. No ona się zawsze śmieje, no ale tym razem to jeszcze bardziej debilowato. No i tam nie za bardzo jest
kto dla demokratów nie ma nikogo, kto by mógł startować na prezydenta. No, Biden się wykrzykuje, że on będzie, no ale szanse są dosyć nikłe. Jego tam jak nie odstawią, no zlikwidować go nie zlikwidują, ale jak go nie odstawią na do ambasady w jakiejś Mongolii czy gdzieś, no on powinien, jego żona to w sumie, jego żona to powinna mu powiedzieć, słuchaj Joe, chodź tutaj, odpoczniesz tutaj w tej swojej willi za parę milionów, już nakradłeś tych pieniędzy przez te 60 lat w polityce, masz tej forsy, syn też nakradł, także tobie pieniędzy nie potrzeba, już z polityki się wycofaj, też byłeś w tej polityce całe życie, nic innego nie robiłeś. No ale nie, no jest kukiełką, pacynką, którą tam Obama, no i Clintonowa też chyba pociąga za sznurki, no i teraz uważa, że drugi raz może startować. No to, że demokraci stracą kongres w 2022 roku, no to już nie ulega żadnej wątpliwości. No i teraz właśnie Clintonowa między innymi startuje, dlatego że wie, że Senat i Izba Reprezentantów przejdzie nieprawdopodobnie w ręce Republikanów. No to się właśnie stało w 1994 roku w wyborach międzyprezydenckich. Tam kongres przeszedł w ręce Republikanów, bo Ameryka, normalna Ameryka się zdenerwowała. No ale Clinton wtedy zaczął działać. On wtedy zaczął działać no, i miał cały ten plan polityki krajowej i międzynarodowej. No i to jest to, co Clintonowa dzisiaj mówi. Clintonowa dzisiaj właśnie mówi, ona miała wywiad w lewackiej telewizji MSNBC, no i ona właśnie mówi, że to nie jest, że demokraci nie są przy władzy tylko dlatego, że jest kilka czy kilkanaście miejsc takich betonowych komunistów przekonanych. No wszystkie te komunistyczne ośrodki, no to są naokoło uczelni z reguły stanowych. No tam na tych uczelniach stanowych to są pieniądze ze stanowych podatków, z podatków ludzi, którzy pracują. No i tam się cała lewica, zagnieździła w tej budżetówce. Oni robią pieniądze. Ci profesorkowie mają niezłe pensje, niezłe emerytury. No i nauczają tego marksizmu, leninizmu. I ci młodzi się uczą tego teoretycznego marksizmu, leninizmu, no ale prawda i praktyka jest taka, jak na Kubie, czy w Korei, czy w Wenezueli. No a oni tego nie rozumieją. Oni wychodzą, wszyscy ci młodzi wychodzą i mówią, że to pięknie być pięknym i bogatym i zdrowym zamiast biednym i chorym. No i wszyscy klaszą, no tyle tylko, że nie potrafią powiedzieć, jak to zrobić. No i Clintonowa tłumaczy, że to właśnie się wybory demokraci nie wygrywają przez tych betonowych, hardkorowych komunistów, tylko że przez normalnych demokratów. No a tych demokraci, no dzisiaj liberalni demokraci, no to w zasadzie są socjaliści demokraci. No większość demokratów, no to jest w miarę taka normalna, taka środkowa. No i oni się nie identyfikują. Nie identyfikują się z tym lewactwem. Nie identyfikują się z tym batalionem muzułmańsko-kobiecym, czyli tam Imar, Aleksandria Ocasio-Cortez, no te 4-5 szalonych lewaczek. I Clintonowa tłumaczy, że władza przychodzi od ludzi, czy tam od polityków, którzy wygrywają w takich krytycznych stanach i dystryktach i okręgach, tam gdzie jest bardzo ciężko wygrać. No i to jest prawda. No,
każdy w zasadzie normalny mówi dodatkowo to, że kto decyduje o wyborach. No o wyborach decydują ci, którzy nie idą do wyborów, bo ci, co chodzą do wyborów, to zawsze chodzą po obydwu stronach. No a kiedy kto wygrywa? No wygrywa ta grupa, gdzie przeciwnicy po prostu zrezygnowali z popierania swojej linii politycznej. No i w wypadku demokratów to tak będzie. W dużej części demokraci nie przepiszą się na republikanów, ale po prostu nie pójdą, nie będą głosowali nawet po linii politycznej, pomimo, że zawsze głosowali. No, Clintonowa no to dziabnęła troszeczkę administrację Bidena, tak troszeczkę za woalką, to tak wszystko było dyskretnie powiedziane, no i ustawiła się w takim dystansie, w takiej odległości od dzisiejszej polityki. No, ona powiedziała, że to nic nie znaczy, jeżeli nie będziemy mieli większości w kongresie, a nawet teraz, jeżeli mamy większość w kongresie, a nic nie jest osiągane, no to wszystko jest niepotrzebne. No i powiedziała, że trzeba być przytomnym, że trzeba być uczciwym, że trzeba być normalnym. No, dziwna rzecz, żeby Hillary Clinton, no gruba, strasznie gruba się zrobiła teraz. Zdrowotnie też chyba nie za najlepiej. Widać, że lubi też swoje wino. No zniszczyła Lewinsky, no to w sumie zniszczyła kobietę w obronie tego swojego męża Clintona. No a Bill Clinton teraz też ją tam popycha, no i reklamuje i promuje. On powiedział, że no i to są takie przygotowania na ten 2024 roku. On miał wywiad z magazynem Ludzie, czyli tam People Magazine. No i on powiedział, że Hillary Clinton to jest najbardziej kwalifikowana osoba do tego, żeby być kandydatem na prezydenta, i on mówi, że najbardziej kwalifikowana w ciągu całego mojego życia, włączając moją kandydaturę. No tak, także ją pompuje, tak on ją pompuje. No i Clinton powiedział, że to, że ona przegrała w 2016 roku, no to była największy błąd amerykański, gdzie demokraci zrobili. No, można powiedzieć, że ona się ustawia, no ale czy to wszystko nastąpi? No, czy to wszystko nastąpi? No, cała ta polityka krajowa, no to jest jeden wielki bałagan, to jest jeden wielki syf kiła i mogiła. Oni wygrali tylko dlatego, że napompowali ludzi, żeby nienawidzili Trumpa. Także większość ten obłęd lewactwa amerykańskiego, ten obłęd nienawiści do Trumpa, no to już chyba nawet sami ludzie, którzy się wprowadzili w to, zaczynają rozumieć. Plan Bidena zbuduj z powrotem lepiej, czyli Build Back Better, cały ten plan, no to wszystko wychodziło na to, że to potrzeba rozdać tryliony, miliony, miliardy dolarów na najróżniejsze społeczne organizacje i grupy. No ale to taka łapówka, to jest w sumie taka kiełbasa, szynka i kaszanka rozdawania. Ten wspomaganie wszystkich tych biznesów, które z nimi pracują. Wspomaganie Chin samych w sobie, no bo wyeliminowanie silników spalinowych z Ameryki zabije przemysł amerykański.
a spowoduje to, że wszystkie te metale ciężkie, te wszystkie silikony, nie silikony, panele słoneczne, to będzie jeszcze więcej produkowane w Chinach. Także, że Biden oddaje, czy chciał oddać jeszcze więcej przemysł Chińczykom. No i idiotyzm o tym, żeby te wybory, tak zwane filibuster, to znaczy korsarskie, to znaczy, że musi być 60% Senatu głosować w bardzo ważnych sytuacjach. No, Senat dzisiaj w Ameryce ma 50 senatorów i senatorek, no bo 100 senatorów i senatorek, dlatego że jest 50 stanów. Dwóch senatorów czy senatorek na jeden stan. Czy mały Rhode Island, czy duża Kalifornia, no to ma dwóch senatorów. No i to jest reprezentacja regionu, a nie ilości populacji. No i dzisiaj jest idealnie podzielone na 50. Także Kamala Harris może przeciążyć. No, założyciele Ameryki wiedzieli, że musi być 60%, a nie 50%. No bo jeżeli będzie 50%, no to będą dzikie zmiany, w kongresie. Będą w tym roku będą głosowali to, za dwa lata będą głosowali odwrotnie, znowu głosowali przeciwko i za. Także każdy normalny rozumie, że te 60% przy podziale pół na pół, to znaczy, że 10 senatorów z partii opozycyjnej musi poprzeć partię rządzącą, żeby coś przegłosować. No i to znaczy, że jeżeli 1/5 z partii opozycyjnej zgadza się z partią rządzącą, to znaczy, że ta polityka wytrzyma. A jeżeli jest tylko 50% na 50%, no to jest dzika zmiana. To jest nieustanny bałagan, to jest nieustanny smród, brud i ubóstwo, to jest nieustanna walka. No i taka walka i nieustanna zmiana, no to niedobrze się kończy dla żadnego kraju czy narodu. No, a Biden i cała ta banda jego kretynów, oni chcą, żeby to... No i co oni teraz chcą? Oni chcą, głosując pół na pół, o tym, czy głosowanie pół na pół jest ważne, tak? Jak to jest możliwe, żeby oni wyszli i pomyśleli, do tej pory ważne jest głosowanie 60-40, ale 50-50 zagłosuje o tym, czy 60-40 jest ważne. No to jest naprawdę, trzeba być i debilem, żeby nawet proponować coś takiego. No ale proponują, tak? Proponują, żeby mniejszość zdecydowała o tym, czy o obowiązującej większości. I tak jak wspominałem, 38-40%, także mało, 1/5 demokratów go popiera. 30% popiera go pod względem ekonomii i sytuacji pracy, czyli 17% nie popiera, czyli 1/3 demokratów nie popiera go, 33% popiera go na temat wydawania, czyli jedna no ponad 1/3 demokratów nie zgadza się z nim. Także to wszystko źle wygląda. To wygląda na to, że no będzie źle w tych wyborach 2022 dla Republikanów. No i teraz Clintonowa wyskoczyła. Wszystkie te badania opinii publicznej pokazują, że Republikanie są 2-3%, no wśród niezależnych, no to są nieprawdopodobne ilości, to jest tam około 60%, jest 60-70% będzie głosowała na Republikanów. Niezależni, no to jest taka dziwna sytuacja. W Ameryce trzeba się zadeklarować albo demokraci, albo Republikanie i wtedy trzeba wybierać po linii partyjnej, albo są niezależni i wtedy oni mogą skakać. No zobaczymy. Hillary Clinton 2024 powrót. No jest to śmieszne, jest to groteskowe, jest to tragiczne. No ale tak jest.
Zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Tu jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, czasami zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia dla normalnych, przekaz dla konserwatystów. Dziękuję, że wierzycie. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. Głosujcie na normalnych, głosujcie na konserwatystów, gdzie jesteście. Przekaz dla socjalistów głosujących w Ameryce. No, będziecie głosować na Hillary Clinton, no to będzie wesoło. No, wybraliście już Joe Bidena, teraz możecie wybrać Hillary Clinton. Tak, także będzie śmiech na sali. Zdrowia dla normalnych.